Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ewangelia według Marka, 9 rozdział, 23 werset. Możliwe i niemożliwe. U Boga wszystko jest możliwe. Zapewnienie to pojawia się trzykrotnie w Ewangelii według Marka. Po pierwsze, zrozpaczony ojciec w Marka 9 przyprowadził swojego pętanego syna do uczniów, ale oni nie mogli wypędzić złego ducha. Niewierne pokolenie, jak mówi o tym ewangelista Marek w 9 rozdziale 19 wersecie, patrzyło, jak demon rzucił chłopca na ziemię w chwili, gdy zbliżył się do Pana. Jeśli możesz cokolwiek uczynić, zlituj się nad nami i pomóż nam, wołał ojciec. Tak mówi zresztą Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka 9, rozdział 22 werset. Jezus mu odpowiedział: jeśli możesz, wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka 9, rozdział 23 werset. Zaufanie do Boga jest punktem podparcia. Na nim opiera się Boża odpowiedź, gdy wołamy do Niego. Dla Boga wszystko jest możliwe. Pan Jezus przedstawił tę samą zasadę, gdy uczniowie byli zdumieni, słysząc, że ci, którzy ufają bogactwom, będą mieli trudności z wejściem do Królestwa Bożego. Pan potwierdził, że status nie ma nic wspólnego ze zbawieniem. Jednak u Boga wszystko jest możliwe. Tak uczy nas Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka, 10 rozdział, 27 werset. Trzecie wydarzenie jest inne. W ogrodzie Getsemane Pan Jezus modlił się: Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii Marka, 14 rozdział, 36 werset. To, co było możliwe dla mocy Ojca, nie było możliwe dla Jego miłości. Chwilę później Jezus z sercem pełnym miłości poszedł na krzyż, abyśmy, Ty i ja, mogli poznać Boga, dla którego wszystko jest możliwe. Tak mówi Ewangelia według Jana, 18 rozdział, 11 werset. Jezus rzekł do niego: co się tyczy tego, jeżeli coś możesz, to wszystko jest możliwe dla wierzącego. Ewangelia według Marka, 9 rozdział, 23 werset.